Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt Komisji Architektury. Bardzo bym poprosił pana przewodniczącego Komisji Architektury o przedstawienie projektu E. I garażami podziemnymi przy ulicy Gminnej Bieżanowskiej, ulicy Telimeryskiej, ulicy Telimeryskiej w Krakowie. Opiniuje się negatywnie warunki zabudowy do inwestycji pod transportowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi, przytrzymanych 14 budynków, infrastrukturą techniczną oraz infrastrukturą drogową i wjazdami z drogi wewnętrznej na działkach, no jest ich kilkanaście, przy ulicy Gminnej, Bieżanowskiej i Telimeryskiej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Teren ten jest przeznaczony pod parkowce. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Już będzie. Panie Januszu, jest. A gdzie pan to ma pytanie? Jest. A to jest z drugiej strony jakby. To jest bloki, od tej limenty są bloki. W lewo, dokładnie. O, dokładnie to jest. To jest ten teren tu na dole. W dolnym rogu widziany. Znaczy ja powiem tak, to jest kolejna. To jest ten teren, który tam widać między tymi domkami. To jest ten budżetek, tam już inwestor do niego mówił, ale myślę, że kilka, jak nie kilkanaście razy występował z różnymi propozycjami gęstszej, mniejszej, wyższej zabudowy. No to jakiś czas ta budżetka jest zaopiniowana. Czy jest jeden inwestor, tego nie umiem powiedzieć. Ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? W tym rejonie, jeżeli o to studium chodzi, to bardzo bym prosił, jakby pan Janusz podjął z tej wąskiego, to pokażę, bo tu się nie widać dokładnie, jak jest w tym studium włączone, że jest na kolorze. Można podjechać? Niżej się o. Do góry. O. Tak, to jest, dobrze. Tu jest blaska, to jest ten teren mniej więcej wyłączony, który zaznaczam tutaj strzałką. Do Bieżanowskiej. Nie, wyłączony, nie. Po co pan pomijał w studiu. To jest to, o czym rozmawialiśmy na początku. Ten teren jest wyłączony z Parku Aleksandry, jest zaznaczony po tym, tak jak strzałką mniej więcej zaznaczam. Więc ja dopuszczę może kolorową mapę, to będą państwo widzieć. No. Przepraszam, bo ktoś nie steruje. Dobrze. Zaraz będziemy to myślać. Ale to jest ten teren dokładnie. Jest wyłączony i jest jako. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? OWZ. Nie, bo potem padło pytanie, czy na studium można podać mapę. Dobrze, poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęcie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, stwierdzam, że Rada przyjęła projekt.